pokaż swój niepowtarzalny styl. Radka radzi tobie dobrze w tym. Miej styl super modny, super modny, masz styl super modny. Cześć, witam was serdecznie w kolejnym moim filmie. Dzisiaj wybraliśmy się z Grudzielcem na letni spacer nad brzegiem Odry, a właściwie brzegiem Odry, bulwarem chyba Dunikowskiego, on się tak nazywa. No i dzisiaj jest ciepło, jest upalnie, natomiast wieje lekki wiatr, także pogoda jest taka naprawdę bardzo przyjemna do spacerowania. I co ja mam dzisiaj na sobie? Na sobie mam dzisiaj letni przewiewny zestaw w kontrastujących moich ulubionych kolorach, czyli czerni i czerwieni. Mam na sobie spódnicę maxi z New Looka, już ją ostatnio pokazywałam, ona jest z takiej przewiewnej, miękkiej wiskozy, ma kolor czarny. No i pomimo tego, że jest maxi, to jest właśnie przewiewna, bardzo fajna na upały, a jak mi się robi za gorąco, to ją po prostu odrobinę podnoszę do góry i opalam nogi. Do tego mam top z HM-u, to jest taka bluzka z lekkiego sweterka jakby, to nie jest bawełna, tylko to jest taka miękka dzianina, kupiona na wyprzedaży za chyba 15 albo 18 zł, ale właśnie ta czerwień mnie urzekła i ja sobie tą bluzkę tutaj u góry zawiązałam, bo ona jest taka luźnawa, ja ją sobie zawiązałam w talii, żeby właśnie swoją talię podkreślić. I do tego tylko kilka plastikowych dodatków, czyli mój naszyjnik z Marnin dla HM-u, ale do naszyjnika zrobiłam tutaj małą modyfikację, jak widzicie, bo do niego doczepiłam sobie moją broszkę z Discord. Kupiłam ją ostatnio na wyprzedaży, trochę zaszalałam, powiem wam szczerze, ale właśnie noszę ją albo jako broszkę ostatnio bardzo często, albo doczepiam ją sobie do naszyjników. Także tutaj dzisiaj jest właśnie w komplecie plastik plus plastik, naszyjnik z Marni dla HM-u oraz broszka Tukan od Discord. Do tego jeszcze plastikowe sandałki Mel by Melissa, mam już je 2 lata, świetnie mi się latem sprawdzają, i plastikowy koszyk z HM-u. No i oczywiście Ray-Bany na nosie. Także ja wyglądam w ten sposób, my lecimy sobie pospacerować, no i cieszyć się tą letnią pogodą. Mam nadzieję, że Wy fajnie spędzacie swoje wakacje, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w moich następnych filmach. Pa, pa!